Ruszyła akcja Odpowiedzialnie w Góry. Akcja organizowana przez Polskie Koleje Linowe, ale wspólnie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Prowadzę szkolenia skiturowe, jestem przewodnikiem tatrzańskim. Dużo też po Tatrach chodzę i widzę na co dzień, obserwuję, jak potrzebna jest taka świadomość bezpieczeństwa w górach. Jak pewne rzeczy są łatwo lekceważone, zwłaszcza w momencie, kiedy na Instagramie, na Facebooku widzimy piękne zdjęcia z rysów, ktoś, kolega wszedł na rysy, ja też wyjdę. To niestety nie jest takie łatwe i może koledze się udało, ale nam niekoniecznie może się nie udać. Warto śledzić komunikaty TOPR-u, komunikat turystyczny Tatrzańskiego Parku Narodowego i korzystać z portali pogodowych. No bo to jest dopiero komplet, by zastanowić się, na co sobie możemy pozwolić w danym dniu, biorąc oczywiście już pod uwagę realną ocenę naszych umiejętności, naszej kondycji, naszego wyposażenia. To jest dopiero wstęp do tego, by wymyślić jakąś trasę, by zastanowić się nad jakąś trasą alternatywną, no i też jakby przyjąć pewne zasady, choćby taką, w którym momencie zrezygnuję. W jaki sposób powinniśmy się przygotować na wycieczkę w góry zimą? Że to przygotowanie dobrze było tak naprawdę zacząć od doświadczenia takiego letniego. Żeby zdobyć to doświadczenie letnie, nie wiem, wcześniej oczywiście się przygotować kondycyjnie i dobierać te cele do swoich możliwości, nie dość, że kondycyjnych, to też jakby takich, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną. Jest cała masa ludzi, którzy chcą być samodzielni i sami jakby zdobywać to świadczenie. Jest grupa ludzi, która, nie wiem, zapisuje się na różne kursy, szkoli się, a jest grupa ludzi, która po prostu od razu chce iść na jakiś ambitny cel, ale chce iść z fachowcem. Można łatwo znaleźć przewodnika, umówić się i przy okazji takiego wyjścia też przewodnik może zrobić szkolenie, jak poruszać się chociażby w rakach, jak używać czekana. Bardzo podoba mi się ta akcja. Jestem częstym bywalcem tutaj Kasprowego Wierchu i spotkał mnie tutaj dużo, dużo miłych sytuacji. Ale często też te miłe sytuacje przeradzały się w troszkę niebezpieczne i stąd chciałbym, żeby inni unikali niebezpieczeństw, bo odpowiedzialnie w góry to przede wszystkim bezpieczne. Zdecydowałem się przyłączyć, bo jak zwrócili się do mnie, że jest to jakiś program edukacyjny, żeby ludzi przestrzegać, jak należy się wybierać w góry, to pomyślałem, ja zawsze przestrzegam wszystkich. Wszystkie konkursy, jakie robiłem o Tatrach, wszystkie jakieś tam prelekcje, jakie miałem, to zawsze mówiłem do ludzi, że jak należy w góry się wybierać, jak należy, no, co należy robić w razie jakiegoś zagrożenia, głównie pogodowego, ale nie tylko pogodowego. O czym będą mówili przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego w czasie trwania tej akcji? Będziemy mówić, zwracać uwagę na to, że ta odpowiedzialność to jest nie tylko odpowiedzialność za nasze zdrowie, życie czy innych osób, ale też odpowiedzialność za przyrodę, w której jesteśmy, bo każde nasze zachowanie pozostawia ślad i należy dążyć do tego, żeby w Parku Narodowym w takim wyjątkowym miejscu ten ślad był jak najmniejszy.